Ewangelia sukcesu, która, tak jak Michał powiedział, nie istnieje inna Ewangelia, jest twoim jakby... Nie masz wyjścia. Ty nie masz wyjścia, bo ona jest tak ukierunkowana. Ty nie masz wyjścia, musisz iść po ten sukces. To jest trochę takie przymuszenie. To jest trochę tak jak z nieutracalnością zbawienia. Jak już przyjąłeś Jezusa, to nie możesz iść do piekła. Nawet jak ty się go wyprzesz. Rozumiesz, o co chodzi? Możesz się wyprzeć. Chcesz się spróbować wyprzeć Jezusa? Wyprzej się. Zobacz, co ci z tego wyjdzie. Wiesz, co ci wyjdzie z twojego wypierania się Jezusa? Parę dni czy parę tygodni, a jak jesteś twardy, parę miesięcy, w środku ci się będzie kotłowało jak w betoniarce, a potem z powrotem wrócisz. Rozumiecie, o co chodzi? Takie są fakty. Obojętnie co na... A powiem ci więcej, nawet dobrze nie będziesz mógł pogrzeszyć. Bo będziesz chciał pogrzeszyć, będziesz chciał ruszyć w ten grzech, kurczę, człowieku, i okazuje się, że już nie masz takiego, kurczę, właśnie takiej determinacji. Już do grzechu nie masz teraz. Już to tak nie smakuje, tam to nie pasuje, to jest jakieś takie, to jest jakieś słabe. Wiesz, o co chodzi? Kiedyś szedłeś, kurczę, na gdzieś jakąś tam balangię, teraz ta balanga jakaś słaba. Gdzieś to wszystko cienkie, wiesz, o co mi chodzi. A sukces jest czymś, co zostało wmontowane w ciebie, tak? I ono będzie za tobą krzyczeć. I teraz zobacz, albo będzie krzyczało przez frustrację, albo będzie krzyczało przez determinację, bo w ogóle rozumiesz, ty musisz osiągnąć sukces. I to nie na tym rzecz polega, że ty się masz na tym spiąć, tylko takie nauczanie, jak tutaj słyszałeś, to jest naprawdę bardzo techniczna sprawa. I my w kościele tutaj w Warszawie, ja też będę pastorów do tego zachęcał, żeby u siebie w kościołach w podobny sposób to robili, będziemy rozliczać was. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Będziemy was rozliczać z osiągania sukcesów przez was. A widzisz? Dziwne? Tak. Będziemy was rozliczać. My nie jesteśmy pastorami po to, żebyś tutaj przyszedł i miał pastora czy pastorałkę, kurczę. Rozumiesz, o co chodzi? My będziemy was rozliczać. Przyszedłeś do kościoła przebudzeniowego, nazywasz się uczniem, a mnie nazywasz nauczycielem. Przecież ja ci będę robił sprawdziany. Przecież ja ci będę robił sprawdziany, bo ja, rozumiesz, o co mi chodzi? Ja się będę pytał, co ty robisz w życiu? U nas na grupach ludzie już tak robią, liderzy. Pytają ludzie, co ty robisz, co ty zrobiłeś, co ty zrozumiałeś z ostatniego kazania, co ty w ogóle robisz. I to nie ma, co cię to obchodzi. Właśnie mnie obchodzi. Właśnie proszę mi powiedzieć, jaki ty masz plan, jaką masz koncepcję, jaki ty masz cel, o to tobie chodzi w życiu. Rozumiesz? Jak ty powiesz, moim pragnieniem jest mieć dom, no nie? To ja się ciebie będę za chwileczkę pytał, upatrzyłeś działkę? Rozumiesz, nie możesz na mnie patrzeć baraniem wzrokiem, jak to, a co cię o to obchodzi? Właśnie mnie obchodzi. Proszę, przedstaw mi, twojemu liderowi, plan budowy twojego domu. A skąd ty masz mieć kasę? A w którą ty stronę idziesz? Jak ty powiesz mi, że twoim pragnieniem jest mieć psa, rozumiesz, o co chodzi, to ja się zapytam, z jakiej hodowli? Co to za pies? Rozumiesz? A psa czy sukę? Ja się będę interesował tym. I my, liderzy, będziemy się tym interesowali, bo mamy iść po sukces. To, co Michał powiedział, ludzie w kościele to jest masa głąbów. Głąby. Stadiony chcę. Stadion, nie wiem, ile jest największy stadion w Polsce, ten dziesięciolecia tutaj nasz, ten, tak? Tutaj. 100 000 ludzi tam wchodzi, nie? Ile? 50 000 ludzi. 50 000 ludzi tam wchodzi. Posłuchaj, ktoś mówi, 50 000 ludzi. Chcę głosić do 50 000 ludzi. Czy ty rozumiesz, że w lato przez godzinę pod Złotymi Tarasami w Warszawie przechodzi 1500 ludzi? Czy ty zrozumiałeś, co ja powiedziałem? 1500 ludzi przechodzi przez pasy. 1500 ludzi przechodzi przez pasy w ciągu godziny. Czyli jak tam pójdziesz raz w tygodniu, niech w zimę przychodzi mi 1000, niech to będzie ludzi przez tą godzinę. A raz w tygodniu, jak tam pogłosisz, masz 4000 ludzi, którzy słyszeli Ewangelię z twoich ust miesięcznie. Rozumiesz? To rocznie ile? Naprawdę? Z 50 000 rocznie. Zrobisz stadion rocznie w solóweczkę. W solóweczkę z kolumną Beringera za 1500. Okej? A jak pójdziesz tam w 50 000 ludzi zrobisz rocznie. Przez godzinę głosząc w Warszawie na przejściu przy tarasach. Matematyka jest nieuchronnie logiczna. Bo jak ktoś mówi, ja marzę o stadionie, to on jest człowiekiem, który w ogóle nie wie, o co chodzi. Albo zadam mu inne filozoficzne pytanie, byłeś raz na stadionie, żeby głosić? Włamałeś się na stadion, żeby głosić? Do czego? Do pustych ławek. Tak, tak. Rozumiesz? Program był robiony Słowo na Niedzielę, robiliśmy na Stadionie Narodowym. Chodzi o co? Chodzi o to, żebyś rozumiał, że sukces, tak, on musi mieć taką infrastrukturę. I nie wolno ci wierzyć tym głupim kaznodziejom, którzy ogłupiają głupich chrześcijan. I mówią właśnie, tu dostałem reklamówkę pieniędzy, tam dostałem. Człowieku, a ile razy dostałeś tą reklamówkę w życiu? Ile ty razy dostałeś taki bonus? Ile razy to się stało? A życie się toczy. Tak? Toczy się życie. Kolejni ludzie się rodzą, kolejni ludzie ciebie potrzebują, kolejne biznesy są do zrobienia, kolejne rzeczy się dzieją. Chcesz sukcesu gdziekolwiek. Cel, strategia, plan, odrabianie lekcji, a nie patrzenie w ogóle jak ciele na malowane wrota. Rozumiesz, o co chodzi? Właśnie, panda. Pandę mieliśmy jedną. Padła na ostatnim nabożeństwie. Panda, taki bałwan. Rozumiesz, o co chodzi? No, to była panda. Takie bóstwo antychrystyczne, kurczę. Panda, taka niby miła, taka sympatyczna. Wiesz, o co chodzi? Kto by pomyślał, że to bałwan? Kto by pomyślał, że to satanistyczny bożek? Panda. Rozumiesz, o co chodzi? Trochę konstruktywnej w ogóle krytyki dla samego siebie i dla tego, co się wiedzie. Nie? Przyjaciele, chcę, żebyśmy pobłogosławili ludzi, którzy nam usługiwali. Joanno, proszę, tu jesteś. Zasilaj sukces innych ludzi, aby twój sukces miał środowisko do obrotu. Błagam was, nie bądźcie leniuchami, nie bądźcie nierobami emocjonalnymi, kurcze, intelektualnymi. Nie bądźcie ludźmi, którzy myślą, że coś im spadnie z nieba. Nic nie spadnie z nieba. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg 7 dnia odpoczął. On ma szabat od dawna. Rozumiesz? Zrobił, co trzeba. Już wtedy w ogrodzie Eden zaplanował zbawienie dla tego człowieka. Rozumiesz, o co chodzi? W odpowiednim czasie. Przecież Chrystus to była koncepcja, to była strategia. A potem odpoczął Bóg i odpoczywa do tej pory. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg wcale nie jest taki pracowity. Jak on powiedział szabat, to znaczy on pierwszy będzie szabat obchodził. I on się narobił, stworzył to wszystko, ustawił i teraz ma szabat. I ty teraz musisz osiągać, rozumiesz, to, co on wypracował w Chrystusie Jezusie. Proszę cię, nie podchodź do tego w ten sposób, że Ewangelia sukcesu to jest coś, takiego magicznego. To nie jest nic magicznego. Dzisiaj słyszeliście dwa świadectwa. Jedno chłopaka, który kurczę zaczął zarabiać kasę, zaczął funkcjonować. Drugie świadectwo następnego chłopaka, który w ogóle został pastorem od początku. Ja pamiętam w ogóle początki Krystiana, jak to było, jak to działało. Rozumiecie, o co chodzi? To kolejny sukces. Wielu z was, jak się przyjrzy, zobaczycie też takie sukcesy u siebie w życiu. A jeżeli zobaczysz porażkę, to przyjdź po tej konferencji się do Boga i powiedz: Panie Boże, ja gdzieś mam jakieś spięcie wewnętrzne, jakieś spięcie, korki mi wywala gdzieś od środka, bo ja ten sukces to tylko teoretycznie gdzieś widzę. Nie mam go tu, nie mam go tam, nie mam go tam. I wtedy na spokojnie przysiądź i zobacz, gdzie są te błędy. Bo może się okazać, że ty właśnie liczysz na pandę czy na coś tam innego, rozumiesz? Zamiast zobaczyć, czego pragniesz, rozumiesz? Następnie zbudować całą infrastrukturę do tego, tak? I zacząć działać. I musisz wtedy osiągnąć sukces. Bo czasami można na to patrzeć przez lata w sposób bajkowy. Bardzo cię proszę, skorzystaj z tego i zrób to.